Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozmowa niezależna Dorota Kania. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan poseł Tomasz Kaczmarek. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przypominam to dlatego, że właśnie dowiedzieliśmy się, jest to wiadomość sprzed kilku dni, że Centralne Biuro Antykorupcyjne ma sprawdzić Sławomira Nowaka, ministra transportu. Jakby pan pracował w biurze, czym by się pan zajął? Przede wszystkim to tylko obrazuje postawę przedstawicieli Platformy Obywatelskiej do obowiązującego prawa. Przypomnę, że wszystkie korzyści majątkowe należy, będąc parlamentarzystą, ministrem, wpisywać w stosowny rejestr, ale również wykazywać w oświadczeniu majątkowym. Ja sprawdziłam oświadczenie majątkowe pana ministra Nowaka i rejestr korzyści. Tam nie ma nic, nie ma garnków. Dokładnie, dokładnie. Nie ma również, ale pan napisał również pismo jako parlamentarzysta, gdzie pan zwraca się o sprawdzenie, bo zegarki to jest tak trochę symboliczne. Jest druga rzecz bardzo bardziej poważna i o to właśnie chciałam zapytać z perspektywy pana doświadczenia zawodowego. Chodzi o te ogromne kontrakty z firmą, którą wcześniej, o ile pamiętam, pracował pan minister Nowak. Tak, to prawda. I rzeczywiście te wszystkie przetargi związane na kampanie PR-owe i chociażby na eventy związane z promocją Euro 2012 z firmą, z którą współpracowała Platforma Obywatelska, no to tylko nasuwa taką myśl, że nie do końca wszystko musiało być zgodnie z prawem. W związku z tym złożyłem 3 pisma do Urzędu Skarbowego, do UOKiK-u i do Urzędu Zamówień Publicznych. Wiem, że dziś CBA zajmuje się ministrem Nowakiem, ale również te 3 urzędy przeze mnie zostały stosownymi pismami poinformowane o możliwości zaistnienia właśnie tych nieprawidłowości na styku biznes-politycy. A pana zdaniem, czy rzeczywiście zachodzi uzasadnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez ministra Nowaka, czy jest to zabieg PR-owy Donalda Tuska, że proszę, my tu jesteśmy w porządku, sprawdzamy, media napisały, my jesteśmy tutaj, chcemy być absolutnie całkowicie otwarci, transparentni. Obserwując przede wszystkim to, co dziś robi CBA i sam Paweł Wojtunik, szef CBA, myślę, że to działanie nie będzie skuteczne. To rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie zagrywka typowo PR-owa po to, aby tylko opinii publicznej Polakom pokazać, tak, my się tym będziemy zajmować. Pytanie, jaki będzie efekt? Za miesiąc? Nie. Myślę, że za pół roku, za rok i już wtedy nikt się tym nie będzie interesował, ponieważ opinia publiczna o tym zapomni. Ale my nie zapomnimy i będziemy to cały czas kontrolować. Rozumiem, że CBA mogło się wcześniej zająć ministrem Nowakiem, prawda? Ależ oczywiście, oczywiście. To właśnie w gestii CBA jest kontrola oświadczeń majątkowych polityków. Rzeczywiście media już wcześniej informowały o tym, że są pewnego rodzaju niedomówienia, nieprawidłowości ze strony ministra Nowaka. Dziwi mnie tylko ślepota obecnego szefa CBA. Ale z drugiej strony CBA się odwołuje, tam gdzie są te najgłośniejsze śledztwa. CBA jednak stara się interweniować. Mieliśmy sytuację jedną, gdzie nie interweniowała, chodzi o sprawę Weroniki Marczuk. Tam rzeczywiście nie złożyło odwołania od decyzji prokuratora, natomiast no, nie było zawiadomione. Jak wiemy, pan w tej sprawie pisze pisma, też interweniuje, uważa pan, że to śledztwo nie powinno być umorzone? Powinno czy nie? Jak pan to teraz oczywiście, ocenia? To pani redaktor, może zaczniemy od sprawy Weroniki Marczuk, później przejdziemy do marszałka Karapyty, bo jakby tutaj rzeczywiście jedno z drugim jest powiązane, żeby zobrazować tą całą sytuację. Doszło do kuriozalnego zignorowania przepisów prawa ze strony pani prokurator, która prowadziła śledztwo przeciwko Weronice Marczuk. Dlaczego? Teraz jest sędzią, przypomnijmy. Tak, dziś jest sędzią. Dlaczego? Ponieważ podważyła decyzję swojego przełożonego, jakim jest prokurator generalny, a zgodnie z zapisami ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o prokuraturze, to w gestii prokuratora generalnego jest ocena wiarygodności materiałów, na bazie których można wręczyć kontrolowaną korzyść
majątkową. Panie pośle, proszę mi powiedzieć, ja tutaj chciałam uzmysłowić czytelnikom i widzom, że to nie sam prokurator generalny podejmuje tę decyzję, no bo wiadomo, że jest to tylko urzędnik. W tym przypadku to był pan Andrzej Czuma, ale rozumiem, że ma cały zespół swoich specjalistów, oczywiście ma swoich prawników, zastępców, prawda? Też, prawda? Którzy, rozumiem, że materiały CBA wpływają do takiej komórki, która się zajmuje oceną tych materiałów i to oni opiniują ministrowi wówczas, bo to były funkcje łączone, ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu, czy należy przeprowadzić kontrolę operacyjną, czy nie. Tak, tak? Zgadza się, to nie jest tylko i wyłącznie w gestii jednej osoby. Prokuratura generalna to instytucja, to organ składający się z wielu urzędników. I tak jak w przypadku Weroniki Marczuk, rzeczywiście to nie był prokurator generalny, który podpisał wszczęcie tej operacji specjalnej, ale w przypadku Kwaśniewskich był to sam Czuma, tam widnieje jego pieczątka i jego podpis. I wracając do początku, prokuratorka prowadząca śledztwo podważyła właśnie decyzję swojego przełożonego. Nie było to w jej gestii, w mojej ocenie przekroczyła swoje uprawnienia, nie wzięła pod uwagę w ogóle żadnego materiału operacyjnego, jaki w tej sprawie został zebrany, jedynie oparła się na lakonicznych zeznaniach świadków, którzy w tej sprawie byli przesłuchani. Jak pani redaktor wie, złożyłem właśnie wniosek do Andrzeja Seremeta, obecnego prokuratora generalnego, przede wszystkim o objęcie tego śledztwa kontrolą, ale również o wznowienie ponownie i zbadanie całej tej sprawy w związku z, również z wgłębieniem się w ten materiał operacyjny. Nagrania, podsłuchy zarejestrowane metodą audio-wideo, spotkania. Tam naprawdę znajdują się wypowiedzi, które są piorunujące i jednoznacznie świadczą o winie osób, które były przez CBA rozpracowywane. I rzeczywiście, teraz mamy marszałka Karapytę. Tu należy pochylić czoła. Z PSL-u, z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I tu rzeczywiście należy pogratulować funkcjonariuszom CBA, że zajmują się korupcją. Tylko myślę, że oni sami są lekko rozgoryczeni decyzją sądu. No więc właśnie tutaj to było bardzo mocno nagłośnione, że to jest atak na niezawisłość sędziowską, jak w ogóle mogli. No tu chyba należy pogratulować jednak odwagi CBA, że odważyło się, wiedząc, że ściągnął na siebie gramy, bo zawsze, już odkąd pamiętam, jakakolwiek, nawet pozory krytyki pod adresem sądu ściągają gromy, że jest to atak na niezawisłość. Ja myślę, że jednak nie, no trzeba mówić, że decyzje sądu są złe, kiedy są złe i tutaj mamy i trzeba reagować, prawda? Generalnie biorąc pod uwagę obecną rzeczywistość, to nie dzieje się najlepiej. Kolejna rzecz, którą się pan zajmuje, to bardzo intensywnie, i nie tylko pan, ale generalnie opozycja, Komenda Główna Policji, policja. Statystyki pokazują, że nie jest najgorzej, ale nie wszystkie, bo są również i takie, które pokazują wzrost pewnego rodzaju przestępczości, tej najbardziej uciążliwej, a poza tym samo zarządzanie. Tam chyba nie dzieje to się prawda. Najlepiej, prawda? Statystyki, przede wszystkim każdy policjant o tym wie, że one nie odzwierciedlają rzeczywistości. A dlaczego? Dlatego, że one mogą być w różny sposób naciągane, manipulowane. To jest kwestia tak naprawdę wykazywania pewnego rodzaju przestępstw, czy one zaistniały, czy nie. I rzeczywiście tutaj niektórzy komendanci wojewódzcy, komendanci niższego szczebla będą mogli mieć wpływ na to, jak ta statystyka się kształtuje. A statystyka jest ważna, ponieważ po statystyce są oceniani, prawda? Te oceny kwartalne, między innymi właśnie patrzą na statystykę, tak? Tak, ale w Centralnym Biurze Śledczym nikt nie patrzy na statystyki. Tak naprawdę tam realnie zawsze bezpośrednio walczy się z przestępczością, a statystykę zostawia się z boku. Dziś komendant działu Szyński traktuje Centralne Biuro Śledcze jak swego rodzaju niechciane dziecko, ale... Nie ma mafii już w Polsce? Ależ oczywiście, mafia zaczyna powoli wychodzić z więzienia, pani redaktor, tak? Te wszystkie skandaliczne decyzje, gdzie wychodzą powoli pierwsze wyjścia, tak, członków mafii Pruszkowa, no naprawdę dla mnie to są rzeczy niepojęte, ale wróćmy do Komendy Głównej. Naprawdę wiele nieprawidłowości, patologii i sytuacji takich,
gdzie nigdy do takich spraw nie powinno dochodzić, tak? Jak zakup samochodów przez wysokich rangą funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji w salonie w Krakowie, który jest powiązany z jednym z największych spa w Bukowinie Tatrzańskiej. Organizowanie szkoleń właśnie w tym ośrodku, a naprawdę nie chciałbym powiedzieć może zbyt dużo, żeby się nie narazić samemu na proces, ale jest to dziś przedmiotem właśnie śledztwa. Ale proszę mi powiedzieć taką rzecz. Czy naprawdę wierzy pan w to, że będzie pan skuteczny w swoim działaniu, w swoich interpelacjach poselskich, w swojej działalności parlamentarnej odnośnie Komendy Głównej Policji? No przecież poprzedni szef MSW, pan Jacek Cichocki, o którym doskonale wiedział, co się dzieje, jest jak czasu, którego komendant Działoszyński prowadził działalność, jest w tej chwili szefem kancelarii premiera, jest w kancelarii premiera, jest jego następca Bartłomiej Sienkiewicz, który nic nie zmienił tak naprawdę w Komendzie Głównej Policji. Czy myśli pan, że jest szansa na zmianę? Ale wskutek właśnie tych interpelacji, tej aktywności, monitorowania tego, co się dzieje w Komendzie Głównej Policji, dziś mamy odwołanych dwóch zastępców komendanta głównego. Ale komendant główny cały czas jest. Tak, on trwa cały czas na stanowisku. Myślę, że w najbliższym czasie minister Sienkiewicz podejmie tą decyzję i otworzy jakby nowy rozdział policji i komendanta Działoszyńskiego zdymisjonuje. Jak pan myśli, kiedy możemy się spodziewać kontroli, wyników kontroli w sprawie Sławomira Nowaka? Wrócę do początku naszej rozmowy. A czy tu nie będę optymistą? Myślę, że to będzie przeciągane w czasie po to, aby opinia publiczna, Polacy o tym zapomnieli, żeby ta sprawa ucichła i rzeczywiście zostanie to zamiecione pod dywan. I ostatnie pytanie. Czy pana zdaniem Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno się zająć Stadionem Narodowym, 5 milionów na koncert Madonny? Pani redaktor, Centralne Biuro Antykorupcyjne naprawdę powinno zwiększyć swoją aktywność i przy stadionach, i przy orlikach, i przy obecnym rządzie. Naprawdę mają dziś kupę roboty w Polsce. Czyli gdyby pan był funkcjonariuszem, miałby pan co robić, tak? To prawda. Myślę, że czekam z utęsknieniem, aż na czele CBA będzie stał ktoś taki jak pan Mariusz Kamiński i to CBA naprawdę pod jego przywództwem nie będzie pękać. Jasne. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo dziękuję.